15 listopada to jedno z ważniejszych świąt w kalendarzu Polaka. Dzień odzyskania niepodległości. W Kraśniku święto rozpoczęło się uroczystą mszą świętą w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Przy asyście wojska, sztandarów i zgromadzonych wiernych kapłan modlił się w intencji mieszkańców Kraśnika i ojczyzny. 101 lat temu Polska odzyskała niepodległość. Po 123 latach zaborów nasz kraj ponownie pojawił się na mapie Europy. 11 listopada został ustanowiony Świętem Niepodległości przez Sejm w 1937 roku. Jako rocznica odzyskania przez naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego wodza narodu w walkach o wolność ojczyzny. Jak co roku mieszkańcy tłumnie uczestniczyli w obchodach święta odzyskania niepodległości. Po mszy świętej delegacje złożyły kwiaty przed tablicami i pomnikami upamiętniającymi ważne wydarzenia wielkich ludzi. Kwiaty złożono w miejscach, które mają nam przypominać o krwawej i trudnej przeszłości, o walce i przelanej krwi w słusznej sprawie. Wśród delegacji składających kwiaty była bardzo duża grupa młodzieży z kraśnickich szkół. Dzień 11 listopada to swoista lekcja historii. Przemarsz ulicami Kraśnika wojska, młodzieży z klas mundurowych, delegacji i mieszkańców miasta, a wszystko okraszone orkiestrą dętą Ochotniczej Straży Pożarnej, to swojego rodzaju demonstracja wolności i niepodległości. To manifestacja demokracji i niezależności. Główne uroczystości skupiły się przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego na rynku Starego Miasta w Kraśniku. Uroczyste wciągnięcie flagi na maszt i odśpiewany hymn państwowy to chwila, podczas której chyba większość ze zgromadzonych miała dreszcz emocji. Chyba większość z zebranych w takich momentach czuje dumę z bycia Polakiem. Wśród wiązanek kwiatów, jakie składano przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, najbardziej urocza była delegacja przedszkolaków, którzy przy gromkich brawach oddali hołd wolnej i niepodległej. Nie zabrakło także wieńców od delegacji oficjalnych. Składane przez burmistrza, radnych, delegacje ugrupowań politycznych, jak również przez spółki miejskie, delegacje kombatanckie, a także przez młodzież szkolną. Pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego w centralnej części Starego Miasta w Kraśniku to symbol odzyskania niepodległości, ale to także pamiątka wizyty marszałka w Kraśniku. Poprzez to, że marszałek był tutaj w Kraśniku, nasze miasto stało się częścią tamtej historii. 11 listopada każdego roku świętujemy Dzień Niepodległości. Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli. 11 listopada 1918 roku mapy pogodowe mówią, że była podobna pogoda, było nawet zimniej, padał deszcz. Marszałek Józef Piłsudski, który dzień wcześniej przybył do Warszawy, przejął z rąk Rady Regencyjnej władzę nad wojskiem. Historycy, pisarze mówią, że w tych pierwszych listopadniowych dniach Polacy poczuli powiew niepodległości. Poczuli, że Polska odzyskała niepodległość. Dzięki mądrości naszych przywódców, dzięki wielkiej ofiarności całego społeczeństwa, Polska znowu wróciła na mapy Europy i świata. Marszałek Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Daszyński, Wincenty Witos, Józef Heller, Wojciech Korfanty. Oni wszyscy pochodzili z różnych środowisk, mieli bardzo często różne wizje dotyczące Polski, ale w sprawach zasadniczych, w sprawie wolnej, niepodległej Rzeczpospolitej działali wspólnie. Myślę, Szanowni Państwo, że jest to również nauczka, pewna wskazówka dla nas współczesnych. Oczywiście w demokratycznym państwie spór, wymiana poglądów jest naturalna, szczególnie jeżeli prowadzi do konsensusu, szczególnie jeżeli prowadzi do dobrych rozwiązań, ale podzielone społeczeństwo nigdy nie dokona rzeczy wielkich.
Dlatego, szanowni państwo, bądźmy zjednoczeni w sprawach ważnych, bądźmy zjednoczeni w sprawach wielkich dla naszego miasta, w sprawach wielkich dla naszej ojczyzny. Uroczystości 11 listopada to także tradycyjna sztafeta niepodległości. Kilkaset osób wzięło udział w biegu ulicami Starego Miasta. Dzieci, młodzież i dorośli w niepodległościowych koszulkach z flagami w rękach przebiegli odcinek ponad 2 kilometrów. To tylko symbol, który ma pokazać, że Polacy potrafią się zjednoczyć, że potrafią stanąć razem, że potrafią być jednością. Super bieg, zmęczona, ale satysfakcja jest. No, bieg oczywiście ku pamięci, bardzo prosty, rekreacyjny, ale liczy się zobaczyć, jaka liczba ludzi, chyba ze 200 pękły mi się w tym roku. Co rok to więcej osób, bardzo dobrze, pozytywnie. Zapraszamy za rok, 11 listopada. Odzyskaliśmy niepodległość 101 lat temu, więc jak najbardziej trzeba to uczcić taką ważną datę dla naszego kraju. Na mecie na zwycięzców czekały okolicznościowe medale. Po biegu drobny poczęstunek, aby zregenerować siły i można biec, a raczej iść dalej. A kolejnym punktem obchodów święta odzyskania niepodległości był spacer po zamkowym wzgórzu z doktorem Dominikiem Szulcem, który wyjaśniał, gdzie stał zamek, jak wyglądał, co pozostało jeszcze w ziemi. Wycieczka historyczna, na której kilkadziesiąt osób z uwagą słuchało opowieści o Kraśnickim Zamczysku. Kraśnickie Święto zakończył spektakl słowno-muzyczny przygotowany przez instruktorów i młodzież z Centrum Kultury i Promocji. Legiony to żołnierska nuta, legiony to straceńców los. Legiony to żołnierska buta, legiony to ofiarny stos. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos. O najukochańsza matko, honor gościem weselnym, a panną młodą ojczyzna. Ten, kto tuli ją z lubością, śmierci został poślubiony. Trafił mnie pocisk i upadłem zalany pąsową cieczą, która tryskała niczym fontanna z mych ust, kiedy leżałem na plecach. Uderzenie było mocne i czułem się tak, jakby po głowie przejechało mi koło furmanki. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. Pójdę do dziewczyny.